Cześćka wszystkim! Hejka, hejka, hejka! Ulepszcie sobie dzisiaj ze mną tą naszą sypialnię. Ona jest ogromna i to jest, no, może i fajne, że jest ogromna, no, ale jednak to, no, nie jest takie mega fajne, że jest taka ogromna. Nie wiem, po co nam taka ogromna sypialnia potrzebna. Nie wiem, po co ja ją w ogóle tak zrobiłam. Więc tak, na razie sobie to sprzedajemy. Tego nie będę raczej tutaj sprzedawać, tylko może przeniosę sobie bardziej w ten kąt. Tu. O, ładnie. To może damy tak. To jest ogólnie taki bardzo fajny kącik czytelniczy. Coś takiego. Ten stoliczek też bardzo jest ładny. Więc on na pewno też zostaje. A ponieważ tu jest wyjście na balkon. Aha, dobra, nieważne. Tu jest wyjście na balkon, więc tutaj nie można zrobić tego regału. To regał będzie stał tutaj. Chociaż tu też bardzo ładnie wygląda, ale będzie stał tutaj jednak. Obrazek. Pięknie. Taki elegancki szerendol może zostać. I teraz tak. Musimy jakąś sobie podłogę tutaj zrobić. Nie wiem, czy od czego zacząć, bo mi się w ogóle tego nie chciało robić. Może jakąś tapetę tutaj damy. Nie, to taka słaba. Ta też. O, piękna. Super. Ale jednak może tu, bo tu zrobiłam przez przypadek. O, tak, niech będzie. Teraz damy tu jakiś dywan. Dobra, jest idealnie. Tu niech będzie jakaś lampa obok tego łóżka stała. Może niech tu będzie jakiś kominek. Kominek świąteczny. No ale nie tutaj, tylko jakiś tutaj może. Jakaś fajna rzeźba. O, flaming. Ty wcale flamingu nie musisz być na zewnątrz. Choinka. Co z tego, że środek lata? Choinka się przyda. Ty wychodzisz, choinko, na zewnątrz, wychodzisz, ale to nikomu nie przeszkadza, prawda? Mhm. Dobrze. To niech będzie taka podłoga, może w całym tym pomieszczeniu ogromnym. Ale od razu tu jest taki jakby ładny klimacik, co nie? Nie mam bladego pojęcia, co może być tutaj. Tu by się przydało zrobić jakieś, nie wiem, krzesełka. Może takie jakieś. O, tu jedno krzesło. Tu tak drugie krzesło. Tylko może tak, a tu na środku taka fajna kanapa jeszcze. O, piękna.
jest ławka. Nie, to jest kanapa. Pięknie. Czy są tu jeszcze jakieś poduszki? Poduszka. Poduszki. Nie ma. Mogliby dodać. Co tu można dać fajnego? Stoliczek. Stoliczek można dać tutaj przy choince. Na prezenty. Albo nie na prezenty. W sumie nie wiem na co. Jakiś ładny obraz. Tylko ja bym wolała jakiś duży obraz. Dobra. Tu jakiś dywan damy pod to wszystko. Nie wiem dlaczego mi tu jest potrzebne takie coś w sypialni. No ale wygląda ładnie, prawda? A tutaj... musi być miejsce gamera. Ale na początek regały. Sterowania misją. Stare biurko pisarza też się przyda, bo nasza Anna przecież jest autorką. Musi być jakieś wygodne. Aha! Krzesło dla małego dziecka w pracowni? Oczywiście, jak to, jak na tronie. Tylko 1000? Piękna miejscówka Anny. I oczywiście mnóstwo regałów z książkami wszędzie. Ponieważ Anna uwielbia czytać. Chociaż tego nie robi w wolnym czasie, ale uwielbia czytać. Nawet tu się znajdzie. Nawet tu się znajdzie miejsce na taki regalik. Bieżnia medyczna. Nie wiem czemu w sypialni. No ale dobra. Podobno Malcolm do swojej pracy musi grać w szachy. Więc proszę bardzo, u nas tutaj można grać w szachy. Ale to będzie taka miejscówka na granie samemu. Dobra, nie na tak, tylko tu będzie w ten sposób. Do tego krzesełka. Teleskop się Malcolmowi przyda do pracy. Tu można postawić. Co tutaj jeszcze mamy? Bary. Fortepian. Fortepian ładny. Dobra, ta bieżnia medyczna jednak odpada. Anna coś tam chyba ćwiczyła na pianinie. Nie wiem. Nie wiem, czy to była tamta, czy to była ta, czy jakaś inna gra. No sypialnia jak z marzeń po prostu. Myślę, że jest idealnie. A jak chodzi o te pokoje, to jeszcze nie mam bladego pojęcia, co tam zrobić. Może w innym odcinku zrobię. Pa!